Już po raz piąty Staszów stał się na jeden dzień stolicą myśliwych Tarnobrzeskiego Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi, sympatycy łowiectwa, a także mieszkańcy regionu tłumnie wypełnili tereny zalewu nad Czarną. Spotkanie z kulturą łowiecką, czyli popularny hubertus myśliwi, rozpoczęli od mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem świętej Barbary. Następnie korowód prowadzony przez orkiestrę górniczą grupy Azoty w Grzybowie i liczne poczty sztandarowe przemaszerował na tereny zalewu nad Czarną. Zasłużeni myśliwi zostali uhonorowani odznaczeniami resortowymi, a przyjaciele myśliwych okolicznościowymi statuetkami. Gospodarz terenu, na którym odbywał się swoistego rodzaju festyn, burmistrz Staszowa Leszek Kopeć podkreślił bardzo dobrą współpracę samorządów z myśliwymi. Współpraca od 5 lat bardzo dobrze się układa i co roku, jak widzimy, te imprezy, które się tutaj z hubertusem związane, z tą kulturą łowiecką tworzone w Staszowie, są coraz lepsze, coraz więcej jest osób, którzy tu przybywają, ale również jest coraz więcej, jak sami Państwo widzą, i kół gospodyń, i kół łowieckich, samych sztandarów. Dzisiaj było około 10, także to też jest wyjątkowy dzień. Dzisiaj wspólnie z mieszkańcami, nie tylko Staszowa, ale całego, można powiedzieć, świętokrzyskiego. Cieszymy się, że możemy tu przebywać i wspólnie cieszyć się z tej właśnie kultury łowieckiej. Burmistrz Staszowa dodał, że myśliwi zabezpieczają interesy rolników. Zawsze koła łowieckie dbają przede wszystkim o naszych rolników, tak, żeby te uprawy nie były niszczone. Jeśli faktycznie są niszczone, oni szybko reagują, próbują te odszkodowania oczywiście wypłacać. No nie zawsze jest to może wystarczające dla rolników, ale ta współpraca pod tym kątem jest. Ale oczywiście ostatnie lata pokazały, że nie tylko ratowanie rolników, ale ratowanie również i dobytku rolników, czyli trzody, czyli chorób, jakie z tym są związane, czyli EFS, który się ostatnio rozprzestrzenił na terenie przede wszystkim Podkarpacia, ale już przechodził do nas. I tu widzimy to zaangażowanie tych naszych łowczych, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych terenów, naszego obszaru przed przekraczaniem tego EFS-u. Również współpraca, tak jak to już było powiedziane, przez łowczego przy pomocy Ukraińcom, Ukrainie. Wspólna akcja, które się wiążą ze zbieraniem darów, środków, przekazywaniem tych środków. Także ta współpraca jest na szerokim polu. Robert Bąk, łowczy okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Okręg Tarnobrzeg, podkreślił wielowymiarowość kultury łowieckiej. Państwo nałożyło nas obowiązek regulowania zarządzania populacjami zwierząt dziko żyjących. I też to robimy, ale przy okazji tworzymy różne otoczkę do tego wszystkiego. Więc przykładowo przejawem, motywem kultury łowieckiej jest na przykład muzyka myśliwska. Drugim jest na przykład rzeźba, kult świętego Huberta, wytwory związane z pozyskiwaną zwierzyną, czyli trofea łowieckie, które często służyły nam na przykład jako forma, nie wiem, wykorzystywana w postaci rękojeści do noży, czy też innych jakichś elementów użyteczności. Więc my jako myśliwi staramy się, jeśli już to zwierzę pozyskamy, bo musimy je pozyskać, bo to musi być jednak równowaga między światem człowieka a przyrody, to staramy się wykorzystać wszystkie niezbędne, jak gdyby, jego składowe. Łowczy okręgowy powiedział, że organizatorzy przygotowali na spotkanie około 1000 posiłków przygotowanych na bazie mięsa z dzikich zwierząt. Promujemy dzisiaj też i dziczyznę, trzeba powiedzieć, tak? Tam za moimi plecami w wielkim kotle gotuje się jeleń, gotuje się dzik i wydamy ponad 1000 porcji pysznego, zdrowego jedzenia. Dlatego, że trzeba powiedzieć, że dziczyzna ma walory zdrowotne, to jest mięso nieskażone, że tak powiem, antybiotykiem, nieskażone chemią, to jest samo zdrowie. Myśliwi z Tarnobrzeskiego Okręgu, oprócz dbania o równowagę w przyrodzie, wspierania rolników, okazują się być ludźmi wielkiego serca, na których potrzebujący zawsze mogą liczyć. Organizują pomoc dla walczącej Ukrainy, ale także tu, na miejscu, powiedział Dawid Szymański z Polskiego Związku Łowieckiego Okręg Tarnobrzeg. Myśliwi to mają wielkie serca, pomagają w tej chwili dużo właśnie leków na Ukrainę wysyłamy, nawet sami jeździmy z tą właśnie pomocą, jest to dla nich bardzo potrzebne. My też chcemy wspierać ich i wspieramy i będziemy wspierać jak najbardziej. Wspieracie nie tylko Ukraińców. Pamiętam was z akcji pomocy dzieciom potrzebującym, dzieciom chorym. Pamiętam Igę, która walczyła ze Syma. I dzięki waszej pomocy między innymi to dziecko zostało uratowane.
Jak najbardziej wspieraliśmy IGĘ, wspieraliśmy Bartusia chyba z Sandomierza. Jeżeli takich dzieciaków będziemy mogli pomagać takim właśnie dzieciakom, jak najbardziej to zrobimy. Na terenie gminy Rytwiany działają aż 3 koła łowieckie i nie mogło zabraknąć na święcie myśliwych wójta Grzegorza Forkasiewicza. Nie jestem myśliwym, ale gmina Rytwiany ma bardzo mocne związki z kołami łowieckimi. Na terenie naszej gminy funkcjonują aż 3 koła łowieckie. To jest koło łowieckie Bór Rytwiany, Knieja Sichów Mały i koło łowieckie w Połańcu. Mamy okazję z nimi współpracować. To troska myśliwych o to, co się w lesie dzieje, o równowagę zwierzynia, ale również takie prozaiczne, aczkolwiek bardzo ważne akcje, w których myśliwi i koła łowieckie współpracują z naszymi szkołami podstawowymi, na przykład zbierając śmiecie w lesie. To jest jeden z elementów edukacji ekologicznej, bardzo istotny z punktu widzenia wychowania młodego pokolenia, ale również zachowania czystości, porządku w lasach, a zależy na tym nie tylko myśliwym, nie tylko pracownikom lasów państwowych, ale całości społeczeństwa. Kilkanaście osób otrzymało od myśliwych okolicznościowe statuetki za współpracę oraz służbę ludziom i przyrodzie. Wśród wyróżnionych znaleźli się burmistrzowie Staszowa, Leszek Kopeć i Ewa Kondek. Robert Bąk stwierdził, że dla myśliwych burmistrz jest wyjątkową osobą. Burmistrz jest wyjątkową osobą dla nas, dla myśliwych. Mamy takich samorządowców, którzy stronią od myśliwych, wstydzą się, boją, uciekają, boją się, że stracą reputację, że zostaną zaatakowani przez tak zwanych zielonych i tak dalej. Ten burmistrz nie jest myśliwym i to jest dla nas ważne. Nie, bo część samorządów jest też myśliwymi, prawda, i to jak gdyby jest utożsamianie, ale ten burmistrz wspiera, inicjuje i współpracuje przy organizacji tej imprezy. Ta impreza ma jakiś określony budżet, tak? Tu są pewne koszty poniesione, tak? I partycypacja w tych kosztach, montaż finansowy też jest jak gdyby cenny dla nas, bo wiadomo, że my promujemy łowiectwo, on promuje swoje miasto, jest symbioza, jest impreza, ludzie są zadowoleni. Interesy rolników i myśliwych nie zawsze są zbieżne. Głównym punktem spornym są odszkodowania za szkody w uprawach wyrządzone przez dziką zwierzynę. Na współpracę z myśliwymi nie narzeka Łukasz Terlecki, rolnik z Przyborowic, który znalazł się w gronie wyróżnionych. Trzeba się zrozumieć i rolnik musi zrozumieć myśliwego i myśliwy musi zrozumieć rolnika. Współpraca polega na tym, że czasami chodzę po tych polach, sprawdzam, jeśli coś zauważam, zaraz kontaktuję się z myśliwymi. Pomagają mi w tym, że chronią moje pola przede wszystkim od tej zwierzyny dzikiej, i bo po prostu ja nie jestem sam w stanie tego nawet posprawdzać wszystkiego, a oni też się na tym znają, zajmują się i pomagają przede wszystkim. Leszek Kopeć, burmistrz Staszowa, i Szymon Kołacz, wójt Łoniowa, już w najbliższym czasie zostaną myśliwymi. Nie ukrywam, że zostałem wpisany na staż do koła głowickiego i chyba, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to prawdopodobnie tak. Z kolei wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz powiedział, że zostanie przy pszczelarstwie. Nie jest to akurat kierunek, który lubię. Aczkolwiek moje związki z przyrodą są też dosyć mocne, bo jestem pszczelarzem, mam dosyć sporą pasiekę i to jest ten mój wkład w nasze środowisko. Oblegane były stoiska kół łowieckich i kół gospodyń wiejskich. Dominik Góra, łowczy liczącego 30 członków koła Knieja z Sichowa Małego, zdradził, że ich koło jest typowo męskie, a cały wolny czas poświęca łowiectwu. Siedzibą naszą, domek myśliwski, to jest Sichów Mały, a gmina Oleśnica, gmina Rytwiany, gmina Staszów to są nasze tereny łowieckie. Nasz teren łowiecki, czyli obwód zwany, ma 7200 hektarów. Sami mężczyźni czy kobiety też strzelają? No niestety, ale do tej pory nie udało nam się żadnej diany pozyskać, bo tak musimy na panie, które zajmują się myślistwem. Także tylko w tej chwili mężczyźni sami. I jak to się stało, że Dominik Góra został myśliwym? Późno wstąpiłem, ale ta smykałka widocznie drzemała ode mnie, a po prostu kolega mnie zachęcił do tego. Organizatorzy przygotowali dla uczestników wydarzenia moc atrakcji. Były występy artystyczne i pokazy tematyczne. Liczną widownię zgromadził pokaz psów myśliwskich i sokolniczy.
Na scenie wystąpiły zespoły ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. Malowanie twarzy, zjeżdżalnie i łowieckie koło fortuny z nagrodami to atrakcje, z których korzystali najmłodsi. Na zakończenie wystąpił Robert Kasprzycki z zespołem. Ze Staszowa dla STV Info Jerzy Strzyż.